Dzień dobry Państwu, pozdrawiam serdecznie mundialowo. Jak Państwo widzą, nie miałem koszulki reprezentacji Meksyku, więc założyłem koszulkę Marco Antonio Rubio. A też Meksykanin przez wiele, wiele lat, bohater, prawdziwy bohater Meksyku. Do czasu jak Gennady Golovkin w Stopcraft Center wybił mu bok z głowy. W każdym razie wielkie brawa dla reprezentacji Meksyku i dla wszystkich moich kolegów, którzy w tej chwili kibicują tejże reprezentacji, ludzie, którzy wszystko przeżywają. Taki zupełnie na boku komentarz, dlatego że to nie jest o piłce nożnej. Na tym wielu moich kolegów zna się nieporównywalnie lepiej. Mówimy o piłce nożnej, nie mówimy o piłce nożnej, mówimy o boksie. Zaczynamy od największego wydarzenia, które miało miejsce w Polsce. Na Torwarze Andrzej Fonfara wrócił, wygrał przez KO z Ismailem Siwachem. Chyba nawet trafiłem rundę, ale coś tak, w każdym razie byłem blisko, cieszę się z tego. Natomiast teraz parę komentarzy na temat wszystkiego, co widziałem i tych komentarzy, które są wokół tego występu Andrzeja Fonfary. Dla mnie najważniejsza rzecz, oprócz tego zwycięstwa, bo to się absolutnie liczy, to były słowa samego Andrzeja Fonfary, który rozmawiając z kolegami z Polsatu powiedział od razu, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że parafrazuję w tym momencie jego słowa, że ja zdaję sobie sprawę, że ja tak z najlepszymi w tej kategorii wagowej walczyć nie mogę. I to jest absolutnie najważniejsza rzecz. Ci, którzy już w tej chwili wysyłają do mnie e-maile, wysyłają do mnie SMS-y, mam ich bardzo dużo, typu Gasijew by go zabił, Usyk by zrobił z niego przebory, ten czy tamten, Adortikos to by go tam wgniótł w glebę. Wiele, 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 kilkadziesiąt tego typu SMS-ów dostałem od Państwa. Jedna delikatna uwaga od tych wszystkich, którzy mi te SMS-y wysyłają. Czy ktokolwiek z ekipy Andrzeja Fonfary lub sam Andrzej Fonfara powiedział, że w następnej walce chce się zmierzyć z Usykiem, Gasijewem czy którymkolwiek z pierwszej dziesiątki najlepszych pięściarzy wagi junior ciężkiej? Ja tego nie słyszałem. Nikt z Państwa na pewno też tego nie słyszał. Zresztą sam Andrzej Fonfara powiedział, że on w tej chwili nie mówi o tym, że chce zostać mistrzem świata, tylko chce jak najlepiej wypaść w tej kategorii wagowej. I to jest w tej chwili cel Andrzeja Fonfary. Nic więcej, nic mniej. I radziłbym dokładnie w ten sposób podchodzić do tego, co się stało na ringu w Torwarze. Te plany, które są związane z Andrzejem Fonfarą, zostaną przeanalizowane, kiedy Andrzej Fonfara po pierwsze odpocznie po bardzo długim obozie na dwóch kontynentach. Po drugie, kiedy wróci na obóz treningowy do Oakland w Kalifornii ze swoim nowym trenerem, podkreślam, to jest nowy trener, styl prowadzenia pięściarzy, przygotowania pięściarzy przez Ediego Crofta i przez poprzedniego trenera Andrzeja Fonfary, zupełnie coś innego, więc to jest bardzo ważne. Natomiast teraz sama sportowa ocena tego, co widzieliśmy. Ja w ogóle myślałem, że ta walka skończy się w pierwszej rundzie, bo tak to wyglądało na początku. Pamiętam, jak wyglądała walka ostatnia Siwacha z Papinem, tam dokładnie właśnie tak wyglądało. Wydaje mi się, że gdyby Andrzej dołożył jeden czy dwa ciosy w pierwszej rundzie, ta walka skończyłaby się w pierwszej, w drugiej rundzie. Natomiast im dalej, tym był problem. Andrzej ciągle wiele ciosów zbiera na głowę. On sam później powiedział, ja będę musiał porozmawiać z Andrzejem na ten temat, bo Andrzej często to mówi, w środę ekipa wraca do Chicago, tutaj na miejscu obiecuję Państwu wywiad. Andrzej często mówi, że robi wiele rzeczy dla kibiców. Przypomina mi w tym trochę Tomka Adamka, który mówi, że chciał pokazać kibicom dobrą walkę, przyjmował te ciosy, licząc na to, że te ciosy Siwacha będą otwierały mu drogę do własnych ciosów. No to jest fajny sposób, żeby pokazać trzy dobre walki i szybko skończyć karierę. To jest chyba jasne dla każdego, kto oglądał. Ja wiem, że Andrzej dokładnie tak myśli. To nie, że on tak mówi. No Andrzej po prostu, to jest jego sposób boksowania. Natomiast w tej kategorii wagowej absolutnie niemożliwy do kontynuowania na dłuższą metę przeciwko tym zawodnikom z pierwszej dziesiątki światowych rankingów. Wiem, że Andrzej wrócił w rankingu Boxreka. Inaczej, wrócił do rankingu Boxreka jako junior ciężki i jest w pierwszej dziesiątce. Wydaje mi się, że on sam chyba, chociaż nie będę mówił za niego, no chociaż damy mu szansę i z przyjemnością usiądę z Andrzejem za te kilka dni porozmawiać na zimno. Nie wydaje mi się, że on sam uważa siebie za zawodnika pierwszej dziesiątki wagi junior ciężkiej. Oczywiście mogę się mylić, natomiast wydaje mi się, że wszystko, co w tej chwili jest zrobione pod kątem Andrzeja Fonfary, to jest zrobione to, żeby jego do tych walk na wyższym poziomie niż Ismail Siwach,
którego też nie wiemy jak oceniać. Oceniać go na podstawie tego jak walczył z Papinem, czy jak oceniać go na podstawie tego jak walczył z Masternakiem, no bo te walki to są dwie ostatnie walki Ukraińca, wyglądające zupełnie inaczej. I teraz oczywiście jest pytanie numer jeden, które kibice sobie zadają. No kto jest tak dobry? Czy może Masternak jest słabszy niż nam się wydaje, bo walczył na śmierć i życie, bo dokładnie tak było, z Siwachem? Czy może Siwach jest gorszy niż nam się wydaje, bo przegrał w pierwszej rundzie z Papinem, który ma tych walk, nie wiem, chyba 10. W każdym razie niewiele, zdecydowanie mniej od niego. No, nie ma odpowiedzi na to pytanie z podstawowego powodu. Każda walka jest zupełnie inna, kompletnie zupełnie inna. Wszyscy od początku wiedzą i wiedzieliśmy od początku, dlatego to była niebezpieczna walka dla Andrzeja Fonfary, że im dłużej walczy Siwach, tym jest groźniejszy. To wszyscy zawsze wiedzą. To jest absolutny pewniak. Mówił o tym zresztą Mateusz Masternak przed walką, mówił o tym Andrzej Fonfara przed walką, że na tym chłopaku, czyli na Siwachu, dorosłym mężczyźnie. Chłopak to on był dawno. Trzeba po prostu usiąść pięściarsko, bo inaczej to jak mu się pozwala włączyć te swoje szybkie ręce, przypomnę, przyszedł z półciężkiej, podobnie jak Fonfara, no to problemy się zaczynają. I te problemy Andrzej Fonfara 100% miał. Co będzie dalej, zobaczymy. I to, o czym mówiłem na początku, nie porównujmy Andrzeja Fonfary dzisiaj do Gassiewa, Usyka czy kogokolwiek z elity wagi junior ciężkiej, bo Andrzej w tej elicie nie jest i doskonale sobie z tego sprawia. On dopiero w tej elicie chce być. Jak jestem przy wadze junior ciężkiej, no to oczywiście dzisiaj rano informacja od szefa Rosyjskiej Federacji Bokserskiej, że sprawa została doklepana 21 lipca na stadionie w Moskwie w dniu święta boksu. Walka, na którą wszyscy czekają w tej kategorii wagowej, czyli Gassiev kontra Usyk. To jest taka ciekawa sprawa. To szefowie Komosa AG. Komosa AG to jest w ogóle firma, która od początku do końca finansuje World Boxing Super Series. Przypomnę, że Sauerland i oni wszyscy, których ich wszyscy widzimy, to jest ekipa, którzy pracują dla Komosa AG. To nie są ludzie, którzy płacą, czyli najważniejsi w tej całej ekipie. Przedstawiciele firmy Komosa AG byli przez ostatnie 4 dni czy 3 dni w Chicago. Parę interesujących rozmów z tymi ludźmi. Przede wszystkim no nie jest zbiegiem okoliczności, że byli nagle w Chicago, no bo w Chicago mieszka menedżer Gassiewa. Sam Usyk mówi, że absolutnie w tym momencie on sobie zdaje z tego sprawę, że będzie walczył gdziekolwiek, mówi na Alasce czy gdziekolwiek, nie ma takiej możliwości, by odmówił organizatorom w Moskwie. Jedna rzecz. Kiedyś tak nie mówił, bo i przypomniano mu bardzo wyraźnie, że regulamin World Boxing Super Series mówi bardzo wyraźnie, że organizatorzy ustalają miejsce finału. To nie jest tak, że pięściarze mówią, a ja bym wolał walczyć tu, wolałbym walczyć tam. Organizatorzy ustalają miejsce finału. No i wszystko wskazuje na to, nie mówię nigdy 100%, bo to nigdy tak nie działa w boksie, że będzie to Moskwa. Zobaczymy. Przekonamy się, poczekamy. No na chwilę obecną wydaje się, że to jest absolutnie coś dzwoniło. Zobaczyłem, może to coś na bieżąco, co jest super ważne. Nie, wszystko to, co na razie mówię, nic się na razie nie zmienia. Także to walka, no ja na przykład nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będę na tej gali. Rosjanie idą za ciosem Mistrzostwa Świata. Teraz jedna z najciekawiej zapowiadających się walk ostatnich lat w boksie dwóch bezwzględnie najlepszych pięściarzy. No to trzeba absolutnie będzie zobaczyć. Temat numer dwa, właściwie numer trzy w tym momencie już, ostatnia walka pięściarza, o którym mówiłem Państwu, że nie wolno go przegapić, czyli Errola Spence'a Juniora. Jak Państwo wiedzą, ten, który do Państwa tu mówi, jest wielkim fanem tego pięściarza. Jeśli Państwo widzieli jego walkę ostatnią z Ocampo, to Państwo doskonale wiedzą dlaczego. On ma taką ksywkę Body Snatcher, bo to jest jeden z niewielu pięściarzy ostatnich lat, który koncentruje się na ciosach na korpus. I to dokładnie było widać. To nie jest przypadek, że akurat w tej walce w Teksasie na obiekcie treningowym Dallas Cowboys Spence koncentrował się na biciu na korpus. To jest jedna z najczęściej zapominanych taktyk, a w każdym razie nieużywanych w ostatnich latach taktyk pięściarskich, którą Errol Spence Jr. dopracował do absolutnej perfekcji. Już w tej chwili mówi się o tym, że ewentualnie jego walka z Crawfordem
byłaby no, czymś fenomenalnym, którą można zrobić na mieszczącym 100 tysięcy ludzi stadionie w Dallas. Do tej walki na pewno w tym roku nie dojdzie, może pod koniec przyszłego roku. Absolutnie zdania podzielone, kto by tą walkę wygrał, czy Crawford, czy Body Snatcher, Errol Spence Jr., nie wiem. Po 50% w tej chwili moi koledzy dziennikarze, jak pytałem was 5 czy 6, to tak 3-3 było na chwilę obecną, kto tą walkę może wygrać, dlatego tą walkę na pewno chcemy zobaczyć. Natomiast jedna uwaga. Ostatnio miałem sporo krytyki, że broniłem Gennadija Golovkina i krytykowałem decyzję IBF-u odbierającą mu pas mistrza świata. Raz usłyszałem, że IBF to taka organizacja, którzy tak doskonale wszystko kontrolują, oni wiedzą, co jest grane, to jest jedyna uczciwa organizacja, to czy tamto i tak dalej. To tak z boku, proszę Państwa, wygląda. Ja Państwu powiem przykład związany z ostatnią walką Errola Spence'a Juniora. Jego rywal, wspomniany przeze mnie Ocampo, walczył, był obowiązkowym rywalem ze strony właśnie tego wspaniałego IBF-u. Proszę sobie wyobrazić, zadam Państwu takie pytania, które oczywiście zaraz odpowiem, bo to nie jest na żywo. Przed walką z prawdopodobnie najlepszym pięściarzem swojej kategorii wagowej, czyli z Errolem Spence'em Juniorem, wspomniany przeze mnie Ocampo walczył z pięściarzem, który jest obecnie Dario Freemanem, który jest 419 na liście BoxRec'a. 419, czyli według IBF-u pokonanie zawodnika, który jest 419, zupełnie wystarczy, żeby walczyć w następnej walce z zawodnikiem, który jest numer 1. Ktoś mi to logicznie wytłumaczy, oczywiście logicznego wytłumaczenia nie ma, układy, układziki, IBF, WBC, WBA, wszyscy tak na końcu są dokładnie tacy sami. Natomiast ustalenie tego rywala dla Errola Spence'a Juniora jako obowiązkowego rywala do walki o tytuł mistrza świata to jest nieporozumienie. Razy 1000. 419. To był ostatni rywal przed Errolem Spence'em Juniorem, więc wiadomo dlaczego skończyło się to w 2:59 sekundzie pierwszej rundy. Jak już jesteśmy przy tak zwanych dziwnych rzeczach, no to wrócił na ring w wadze ciężkiej Marco Hack, który nie wiem, jest, nie ma większego fana Marco Hacka niż Dan Rafael. Naprawdę, proszę mi wierzyć, nie ma. Według niego, według Dana, kolegi mojego, nie powiem, że przyjaciela, ale znamy się na gruncie innym niż tylko pięściarskim również. Ja nie wiem, jakim sposobem on go ma na 9 miejscu kategorii junior ciężkiej z dwóch powodów. Po pierwsze, on nie zasługuje na to, Marco Hack, żeby być na 9 miejscu wagi junior ciężkiej. Absolutnie nie zasługuje. Po drugie, on sam mówi, że interesuje go tylko waga ciężka i powtórzył to teraz po wygraniu z niejakim Jakobem Siglamem. Więc pan Jakob Siglam, ostatni rywale Jakoba Siglama to mieli odpowiedni rekord. 15-14, 2-18, 3-24, czyli super killerzy. Później wyskoczyli na Marco Hacka. Marco Hack oczywiście tą walkę wygrał. Po czym przed kamerami niemieckiej telewizji stwierdził, że on zniszczy najlepszych w tej kategorii wagowej, czyli w wadze ciężkiej. No nie wiem, cisza zaległa, to nie dlatego, że mi mikrofon wysiadł, tylko no większego bełkotu i bzdur jeszcze w życiu nie słyszałem. Walka była tragiczna ze swoim tureckim kolegą. Ja widzę 15 zawodników wagi ciężkiej, którzy nokautują Marco Hacka w ciągu dwóch rund bez żadnych problemów. O elicie, czyli o tym, co powiedział, że on w ogóle zniszczy elitę, czyli elita to dla mnie Wilder, elita to dla mnie na przykład no Anthony Joshua oczywiście. No to w ogóle nie są walki, bo to jest w ogóle śmieszne. A do tego stwierdził Marco Hack, że on zostaje w wadze ciężkiej. Znaczy rozumiem, że ze wszystkich rankingów junior ciężkiej trzeba go natychmiast wyrzucić, no bo skoro zostaje w wadze ciężkiej. Do tego budowanie mitu Marco Hacka na podstawie walki, która odbyła się 6,5 roku temu z Powietkiniem, jest śmieszne. W sporcie zawsze obowiązuje, dla mnie przynajmniej, to jest mój vlog, więc ja to mówię, zasada podstawowa. Jaki jesteś ostatnio? Mnie nie interesuje, kim ty byłeś 10 lat temu, 15 lat temu. Jaki masz poziom dzisiaj? Marco Hack, mówiący, że on zniszczy elitę wagi ciężkiej, no to jest rzadki dowcip. Marco, poczucie humoru ci zostało. Z boksu absolutnie niewiele zostało. No i na koniec, kiedy robiłem piątkowy vlog i mówiłem o tym, o ważnych rzeczach, które się dzieją, pominąłem
pominąłem tą zapowiedź walki i przyjęcie kontraktu przez Deontaya Wildera. Deontay ogłosił na forach społecznościowych, że kontrakt z Anthony Joshuą podpisany. Nie komentowałem tego z podstawowego powodu, ponieważ to jest boks. Jak Państwo dzisiaj widzą, czyli tydzień później, bo minął dokładnie tydzień od tego ogłoszenia, samo ogłoszenie walki przez Deontaya Wildera nie oznaczało kompletnie zupełnie nic. Bo już dzisiaj usłyszeliśmy ze strony Eddie Hearna, częściowo słyszę, częściowo nie, argumenty, że zbyt długo czekano na tą, długo czekał na ten podpis. Przepadła gala we wrześniu, bo niby miała być na Wembley. Do tego jeszcze ogłosił walkę Golovkin z Canelo rewanżową w tymże samym wrześniu i telewizja amerykańska nie udźwignie dwóch walk pay-per-view. Z tym akurat się w 100% zgadzam, bo nikt nie zapłaci $140 w ciągu jednego miesiąca za dwie walki. W każdej nikt w Ameryce, bo zakładam, że będzie to minimum $70 za, bo taki jest standard w tej chwili za pay-per-view. Z tym się zgadzam. Natomiast sformułowanie Ediego, że no, poczekamy na tą walkę 3 lub 4 miesiące, a najpóźniej 7 czy 8 miesięcy, wynika z tego, że oprócz negocjacji, o czym Państwo wiedzą, bo mówię o tym ciągle, oprócz negocjacji z Shelley Finkelem, ekipą prawników Deontaya Wildera, on ma w tej chwili, on, czyli Eddie Hearn, ma na głowie negocjacje z ekipą prawników równie dobrze opłacanych, albo nawet lepiej, Andrija Rabińskiego, któremu obiecał walkę z Powietkinem. Więc tylko i wyłącznie dlatego nie ogłaszałem tej wielkiej walki, którą spora część mediów, a już na pewno 90% kibiców przyjęła jako pewnik po ogłoszeniu Wildera, że po prostu znam rzeczywistość. Byłem ciekaw, czy tydzień przez tydzień cokolwiek się zmieni, nie zmieniło się absolutnie nic. W tej chwili wydaje się, że jest więcej informacji wskazujących na to, że na tą walkę poczekamy no znacznie dłużej. Eddie Hearn mówi o Cardiff, że być może tam na stadionie się to zrobi. No w październik, listopad, no deszcz może padać. Ja wiem, że się stawia nad ringiem kopuły i zawodnicy mogą walczyć. Takich przypadków było bardzo, bardzo dużo. Może to wchodzi w grę. Natomiast to jest boks. Ogłoszenie walki przez jednego zawodnika, ogłoszenie podpisałem kontrakt, walczymy. W każdym innym sporcie, a w każdym razie w większości innych sportów oznaczałoby, że ta wielka impreza się odbędzie. A teraz w boksie w grę wtedy wchodzą ludzie, którzy liczą pieniądze, w grę wchodzą promotorzy, którzy mogą takie walki zrobić lub nie. Oczywiście ja taką walkę chcę zobaczyć, natomiast szansa na to, że w ostatnich 4 czy 5 miesiącach roku zobaczymy 3 takie szlagierowe walki, bo to by był rzeczywiście nieprawdopodobny rok. Państwo sobie wyobrażą, gdyby wszystko się udało zrobić, to byśmy mieli Gassiev, Usyk, byśmy mieli Canelo, Triple G, rewanż i byśmy jeszcze mieli Wilder kontra Joshua, no to byłby chyba jeden z najlepszych roków, jaki ja pamiętam w historii, jeśli chodzi o boks. No ale poczekamy na spokojnie, Państwo znają moją opinię. Ja wolę zachować dystans, być dzień później z informacją, ale podać taką informację, która ma jakiś sens. Państwa pozdrawiam, jest taka ciekawostka na zakończenie. Statystyczne Google pokazało mi, że ponad 70% z tych Państwa, którzy oglądają moje vlogi, często nie są subskrybentami. Ciekaw jestem dlaczego, jeśli Państwo mają jakieś uwagi, dlaczego chętnie oglądacie, natomiast subskrypcją niekoniecznie, to będę bardzo wdzięczny za jakieś uwagi. Państwa oczywiście zachęcam do tego, żeby tym subskrybentem mojego skromnego vloga pięściarskiego zostawiać. Pozdrawiam serdecznie i do przodu. Mam nadzieję, że w piątek koszulkę reprezentacji Polski tutaj się dumnie założy. Na razie kibicujemy Meksykowi, no i oczywiście kibicujemy już jutro reprezentacji Polski w meczu z Senegalem. Najlepszego.